Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was, a jakże, z kolejnym tagiem. Słuchajcie, dzisiaj będę realizowała tag, do którego zaprosiła mnie Justyna, prowadząca kanał YouTube'owy o nazwie Miss Potocki. W ogóle zachęcam, zapraszam do Justyny, bo ma fajny content perfumowy, tak naprawdę kompletnie inny od tego, co ja Wam tutaj prezentuję, więc to tak naprawdę fajne rozszerzenie wiedzy. I słuchajcie, tag, do którego zaprosiła mnie Justyna, to tag pod tytułem Perfumy, które najbardziej. I będę tak naprawdę w tym filmie typowała perfumy, które po pierwsze powodują, że jestem najbardziej niewinna, najbardziej pewna siebie. Będę też mówiła o flakonach i nazwach perfum, które poniekąd odzwierciedlają moją osobowość. Zatem, jeśli jesteście ciekawi moich odpowiedzi na takie właśnie pytania, bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. I słuchajcie, wszystkie pytania z dzisiejszego tagu mam spisane w notatniku na kartce, więc od czasu do czasu będę się pochylała, żeby je Wam przeczytać. I jeśli chodzi o pierwsze pytanie, brzmi ono: perfumy, które sprawiają, że jestem najbardziej pewna siebie. I słuchajcie, akurat w przypadku tego pytania nie miałam tak naprawdę trudności ze znalezieniem na nie odpowiedzi, bo są jedne perfumy w mojej kolekcji, w których niezależnie tak naprawdę od okazji, na które tak naprawdę je nanoszę na skórę, na które je zakładam, zawsze naprawdę czuję się wyśmienicie i zawsze czuję się pewna siebie. I są to perfumy od marki MFK i jest to Baccarat Rouge E540. Słuchajcie, poza tym, że zapach bardzo lubię i jest to jakby mój zapachowy feeling, mój zapachowy profil, to w dodatku przez to, że perfumy te nie są takim przymilnym kotkiem, nie są zapachem takim do końca lekkim, łatwym, kobiecym i przyjemnym, to sprawiają, że osoba nosząca, przynajmniej ja, czuje się w nich naprawdę stuprocentowo pewnie, więc jeśli chodzi o te perfumy, które mi zapewniają ogromną pewność siebie, to zdecydowanie postawiłabym na Baccarat Rouge. I pytanie numer dwa z dzisiejszego tagu to perfumy, które sprawiają, że czuję się najbardziej pożądana. I tutaj przyniosłam do filmu perfumy, które tak naprawdę sprawdziłam na własnej skórze, których działanie takie pożądliwe potwierdzam własnym doświadczeniem. I jest to nieco innego jak Good Girl od marki Carolina Herrera. Słuchajcie, te perfumy nie pozostawiają żadnego mężczyzny w moim otoczeniu obojętnym. Czy panowie lubią bardziej klasyki na co dzień, czy perfumy jednak bardziej dziewczęce i słodkie, to tak naprawdę na każdym typie mężczyzn i tak naprawdę przy okazji różnorodnych gustów zapachowych, które reprezentują sobą panowie w moim otoczeniu, nikt, ale to nikt, słuchajcie, nie został obojętny na urok Good Girl od marki Carolina Herrera. Więc zdecydowanie, jeśli pożądanie, to akurat te perfumy. I kolejne pytanie w dzisiejszym tagu to perfumy, które sprawiają, że czuję się najbardziej zabadiacko. I słuchajcie, tutaj chodzi, tak jak Justyna tłumaczyła, o takie sytuacje jak na przykład lunch z wrogiem. Czyli krótko mówiąc, wkraczacie na terytorium wroga między osoby, które niekoniecznie są przyjaźnie do Was nastawione, i musicie jakoś podnieść się na duchu własnym zapachem, dodać sobie odwagi, ale też tego wroga w cudzysłowie odstraszyć. I słuchajcie, ja w odpowiedzi na te pytania wybrałam totalne killery, po prostu całkowite siekiery, bo myślę, że tak naprawdę najbardziej przestraszy tego wroga bardzo, ale to bardzo intensywna woń. I zdecydowanie jako taki killer mój numer jeden wybrałam Montal Honey Oud. Nie dosyć, że zapach jest bardzo mocny, bardzo projektujący, bardzo trwały, to w dodatku ma woń niełatwą, bo tak naprawdę sympatyków nuty agaru, nuty ud w społeczeństwie jest naprawdę bardzo, bardzo niewielu, więc myślę, że jakbym weszła na takie spotkanie z wrogiem spryskana od stóp do głów właśnie honey ud, to myślę, że niejedną osobę bym onieśmieliła, jeśli nie przestraszyła. I drugim zapachem, jaki wyobrażam sobie właśnie na takie okoliczności, to Alien w edycji Essence Absolu. Ja wyjątkowo, słuchajcie, mam wersję, która jeszcze wyszła pod szyldem Thierry Mugler, więc jest to wersja bardzo mocna, bardzo projektująca, o parametrach wręcz nuklearnych, gdybym miała być szczera. I myślę, że na takie okazje przywdziałabym również ten zapach z tego powodu, co Honey Oud, czyli po prostu niezwykłych parametrów.
I kolejne pytanie z dzisiejszego tagu to z kolei pytanie o perfumy, które sprawiają, że czuję się najbardziej niewinnie. I słuchajcie, myślę, że generalnie takie najbardziej niewinne zapachy na rynku perfumowym to wszelkiego rodzaju zapachy oparte o nuty piżma, ewentualnie nuty irysa, czyli takie delikatne pudraczki. Ale bynajmniej nie Narciso Rodriguez, bo jednak w perfumach od marki Narciso Rodriguez jest troszeczkę zmysłowości, seksowności, troszeczkę kobiecości, no więc już z tą niewinnością się raczej nie kojarzą. Bardziej chodzi mi tutaj o takie wonie eteryczne, dość mocno kwiatowe, w niektórych też przypadkach owocowe. I na pewno takim bardzo niewinnym zapachem, w którym ja również czuję się bardzo niewinnie, jest Miss Dior od marki Dior, woda toaletowa z roku 2019. Słuchajcie, zapach pluszowy, eteryczny, bardzo delikatny, snujący się jak mgiełka wokół mnie, przede wszystkim oparty na bazie nut cytrusowych oraz nuty róży z delikatną paczulą. Niemniej jednak od samego początku do samego końca z taką właśnie piżmowo-irysową kołderką. I drugie perfumy tego samego rodzaju, dzięki którym właśnie się czuję tak niewinnie, dziewczęco, które też są takie piżmowe, eteryczne, takie bardzo kruche i ulotne, to perfumy tym razem od marki Dolce & Gabbana, The Only One Two. I akurat te perfumy wybrałabym, kiedy jest już troszeczkę chłodniej na zewnątrz, ale tak naprawdę cała historia, jaką one za sobą niosą, jest podobna do historii, jaką opowiada Miss Dior od marki Dior, bo to też są perfumy bardzo eteryczne, bardzo piżmowe, bardzo delikatnie pudrowe, chociaż tutaj bym powiedziała z przewagą czerwonych owoców, w przeciwieństwie do Miss Dior, w której głównie dominowała róża. I kolejne pytanie z dzisiejszego tagu to perfumy w mojej kolekcji, które są najbardziej krzykliwe i głośne. I słuchajcie, ja tutaj wybrałam jeden zapach bez absolutnie długiego namysłu, bo są jedne perfumy w mojej kolekcji, które nie dosyć, że mają nuklearne parametry. I właśnie przez te parametry są bardzo hałaśliwe, bardzo krzyczące. To jeszcze w dodatku mają nie do końca taką przyjazną, przytulną woń, więc one tak naprawdę zawsze są zauważalne, bo są czymś innym na tle tego, co generalnie nosimy. I są to perfumy od marki Montal i jest to Intense Café. Słuchajcie, bardzo wielu osobom ten zapach się po prostu nie podoba. Nie dosyć, że on jest przytłaczająco wręcz mocny, przynajmniej w tej formule, którą ja posiadam. No to jeszcze w dodatku ma takie kanty i takie brzmienie, które, no powiem szczerze, nie każdy z nas lubi. Zawsze, kiedy noszę ten zapach, jest on odnotowywany, zawsze jest zauważalny, więc krzyczy niewątpliwie. I muszę uczciwie powiedzieć, że tak naprawdę jest zauważany nie tylko w tym dobrym kontekście, pozytywnym, ale również w tym negatywnym, bo bardzo wiele osób z mojego otoczenia niestety nie jest w stanie tego zapachu strawić, więc jeśli chodzi o typ prawdziwego krzykacza w mojej kolekcji, zdecydowanie jest to Intense Café, podkreślam, w starej formule. I kolejne pytanie z dzisiejszego tagu to pytanie, powiem szczerze, najłatwiejsze dzisiaj dla mnie, które było tak oczywiste, że w ogóle się nawet sekundy nie zastanawiałam nad odpowiedzią. I pytanie brzmi, które perfumy najbardziej kojarzą się z Tobą? I powiem to tak, niezależnie od tego, czy Wy, moi widzowie, czy osoby z mojego otoczenia, zawsze podkreślacie, że ja Wam się kojarzę przede wszystkim z jednym zapachem i jest to oczywiście Womanity od marki Thierry Mugler. I jakże mogłoby być inaczej, po prostu chyba moim znakiem rozpoznawczym i znakiem tego kanału jest po prostu to, że tutaj Womanity pojawia się z uporem maniaka w bardzo wielu filmach, więc zdecydowanie jestem z tym zapachem bardzo, ale to bardzo kojarzona. Ale słuchajcie, muszę do tej Womanity coś dopowiedzieć i dodać taką niewielką kropkę na i, ponieważ wielu tak naprawdę widzów mojego kanału też mi pisało w komentarzach, tudzież w wiadomościach prywatnych, że kojarzy im się z jeszcze innym zapachem, a mianowicie kojarzy się też niektórym spośród Was z Shalimar Parfum Initial marki Guerlain. I powiem szczerze, że jest to zapach, który bardzo lubię, który myślę doskonale współgra tak naprawdę z moją osobowością. Myślę, że nie bez powodu mogę być kojarzona z tym zapachem, bo on z jednej strony jest taki dość ciepły, z drugiej strony taki troszeczkę semi-elegancki, to jest taka casualowa elegancja, ale z trzeciej odrobinę świeży i kwiatowy. I kolejne pytanie w dzisiejszym tagu, pytanie numer 7, to pytanie o butelkę perfum, która najbardziej przypomina mnie. I słuchajcie, jak ja przygotowywałam się do tego filmu, to potraktowałam to pytanie troszeczkę tak zabawowo, rozrywkowo i troszeczkę do śmiechu i stwierdziłam, że niewątpliwie jestem butelką Olimpei marki Paco Rabanne.
A to dlaczego? Dlatego, że butelka ta nie odnotowuje absolutnie żadnego wcięcia w talii. I słuchajcie, ja przez całe życie miałam budowę klasycznej klepsydry. Miałam bardzo wąziutką talię, troszeczkę szersze biodra i tak dalej. Miałam oczywiście zawsze czym oddychać, więc byłam tak naprawdę butelką od marki Jean-Paul Gaultier z linii Classic. Ale ostatnio nie wiem, co się stało w moim życiu, jaka amba mi tą talię wchłonęła, ale po prostu ostatnio, chcąc nie chcąc, stałam się po prostu butelką Olimpei. Ale słuchajcie, to Wam tak powiedziałam tytułem żartu, a teraz, że tak powiem, bardziej poważnie, jeśli chodzi o butelki perfum i o to, do których mogłabym siebie jako jednostkę przyrównać. I zdecydowanie taką butelką jest butelka klasycznej piątki od marki Chanel, bo ona też oczywiście nie ma wcięcia w talii, więc tutaj jest jakby wszystko jasne. Ale poza tym butelka ta nie ma też żadnych cech takich ozdobnych. Jak zauważyliście prawdopodobnie w niejednym moim filmie, ja jestem osobą, która nie nosi biżuterii, która nosi się raczej skromnie, raczej nie noszę się jakoś hiperelegancko, więc myślę, że taki skromny flakon, bez wcięcia w talii oczywiście, co ważne, to tak naprawdę doskonałe odzwierciedlenie mnie, więc jeśli coś rzeczywiście miałoby odpowiadać mojemu wyglądowi zewnętrznemu, jeśli chodzi o flakony, zdecydowanie byłaby to butelka Chanel numer 5 w edycji wody toaletowej. I pytanie numer 8 w dzisiejszym tagu to pytanie o perfumy, których nazwa najbardziej reprezentuje mnie. I słuchajcie, ja tu nie będę komentować i rozwodzić się nad tym, dlaczego akurat wybrałam te perfumy i tę nazwę. Pozostawiam tutaj pole do tak naprawdę popuszczenia Waszej wodzy fantazji i do wyobrażania sobie różnych rzeczy. Jestem ciekawa, czy ktoś na to wpadnie. Jeśli macie ochotę się pobawić taką zgaduj zgadulę, to dawajcie po prostu znać w komentarzach. A jeśli chodzi o nazwę perfum, która najbardziej reprezentuje moją osobowość, zdecydowanie jest to Pure Poison. I słuchajcie, ostatnie pytanie w dzisiejszym tagu to perfumy, które najbardziej prezentują Ciebie, reprezentują Ciebie. I ja sobie myślę, tak patrząc na moją osobowość z boku, starałam się to obiektywnie ocenić, że jestem takim typem osoby zmiennocieplnej. Są momenty, w których jestem osobą niezwykle ciepłą, takim właśnie pluszowym kotkiem, a są momenty, kiedy jestem osobą bardzo chłodną, taką typową zimną rybą, osobą bardzo wysoce zdystansowaną. I szukałam w mojej kolekcji takich perfum, które właśnie by łączyły te takie bardzo chłodne, wychładzające pierwiastki z tymi właśnie elementami słodkimi, ciepłymi i znalazłam takie perfumy. I co to jest? Jest to Libre Intense od marki Yves Saint Laurent i zdecydowanie mamy tutaj delikatny chłód i dystans białych kwiatów i lawendy, ale z drugiej strony mamy tutaj też tą słodycz, pluszowość, więc jest tu też dużo tych elementów słodkich, więc dla takiej osoby jak ja, dla takiej osoby właśnie zmiennocieplnej, zdecydowanie te perfumy mogłyby być zapachowym podpisem. I słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy tag. Realizowało mi się go naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że z równie dużą przyjemnością Wam się oglądało moje odpowiedzi na te pytania. Oczywiście, tradycją podobnych tagów jest to, że nominuje się kolejne osoby do wzięcia udziału w takiej zabawie, więc dzisiaj chciałabym nominować Monikę z kanału Aroma oraz Anię z kanału Anecznik. Dziewczyny, jeśli macie ochotę, zróbcie takie tagi. Jestem bardzo ciekawa Waszych typów. A tymczasem dla wszystkich, którzy dotrwali do końcówki tego filmu, ogromne podziękowania za jego obejrzenie. Trzymajcie się jak zwykle ciepło i zdrowo i do zobaczenia, mam nadzieję, jak najszybciej w kolejnym filmie. Pa, pa!